pani to obiecałem. Czekam na pierwszego gościa. Jestem pod katedrą w Olsztynie. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy domyślicie się. Czy w ogóle może wam przyjść do głowy, kogo ja spod katedry dzisiaj do samochodu zaproszę, ale już jest. Widzę pierwszy gość. Osoba, która w pewnym sensie, można powiedzieć, ma związek z katedrą. No ale dobra, zobaczymy. Zapraszam. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Poznajecie? Poznają. Poznają. Agata Wilińska, olsztyńska chórzystka, dyrygentka, dyplomowany artysta muzyk, twórca sukcesów wielu zespołów muzycznych, kierownik artystyczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, jeszcze społecznie w towarzystwie społecznie działam, to najbardziej też ostatnia z moich ulubionych. Społecznie. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego dzisiaj właśnie Agata Wilińska, z tych Wilińskich, znanych w Olsztynie, jest moim pierwszym gościem. Ale zanim jednak, to zapytam cię, co się ważnego się wydarzyło w kraju, takiego głośnego? W ogóle artyści interesują się polityką? Wiesz co, ja się interesuję, bardzo się denerwuję, wiesz co, ja właśnie leciałam, słuchaj, do ciebie na ten wywiad, więc generalnie lotnictwo mnie w ostatnich czasach bardzo intryguje i dobre ceny tych lotów, więc na pewno bym skorzystała. Polatała. A posłuchaj, bo ty ze swoimi chórami wielokrotnie latałaś i za granicę, w Europie i pewnie poza Europę. A to wtedy jak podróżujecie, to samolotem czy raczej autobusem? Wiesz co, teraz często samolotem, bo jeżeli są to dalekie odległości, bo to ułatwia jednak transport. Natomiast jeżeli są blisko w Europie, po Polsce, no to wyjazdy są albo samochodami, żeby troszeczkę zaoszczędzić, albo autokarem, jeżeli mam sponsora. Bo to takiego malutkiego rządowego to cały chór by się nie zmieścił, prawda? Wiesz co, chór to jednak jest dość duża zbiorowość i ten mała kasa pewno by nie podołała. No dobra, Agata, porozmawiamy sobie trochę dzisiaj o kulturze, chociaż ja założyłem, że nie tylko o kulturze będę rozmawiał. Pewnie inne wątki też nam się pojawią. No ale jak z tobą o kulturze nie porozmawiać? A spotykamy się dzisiaj z tego względu, że przy tej okazji chcemy zaprosić was jutro na koncert olsztyńskiego chóru Collegium Baccharum. To będzie taki niezwykły koncert, bo po pierwsze w takiej atmosferze bardziej wakacyjnej, wszak przecież mamy wakacje, chociaż dzisiaj może tego za bardzo nie widać, że jest lato, że jest pięknie, ale ja lubię taką pogodę. To będzie koncert prawie na plaży. Centrum rekreacyjno-sportowo Kiel w Olsztynie. Olsztyński chór Collegium Baccharum. I będą to utwory, którymi chcecie podkreślić nasze 15-lecie Unii Europejskiej. Tak, chcemy też podkreślić utwory krajów, w których koncertowaliśmy. Stąd ten pomysł, aby uczcić właśnie wstąpienie do Unii Europejskiej. Będzie także Oda do Radości, mam nadzieję, wspólnie zaśpiewana razem z publicznością. Muszę powiedzieć, że ostatnio byłam w Berlinie i byłam świadkiem niezwykłego wykonania Ody Koncert Hausem berlińskim, gdzie młodzież z całego świata wykonywała 9. symfonię Beethovena, a potem kilka tysięcy ludzi przed budynkiem oraz publiczność na sali koncertowej. Wspólnie wszyscy wykonaliśmy Odę. No, było to bardzo wzruszające. Collegium Baccharum to jest chór, który zrzesza ludzi różnych profesji, prawda? Są tam nauczyciele, urzędnicy, lekarze, prawnicy. Jak udaje się zapanować nad takimi osobowościami? No, chór to jest no, rzeczywiście zbiór indywidualności, indywidualistów, nad którym ktoś musi zapanować. No, tutaj w przypadku Collegium Baccharum czy dziewczęcego cantabile jestem i to ja. Ja staram się dość być takim dyrygentem. Myślę, że jakąś charyzmę posiadam, ale łączę tę charyzmę razem z dyplomacją. Moi wszyscy chórzyści to są moi partnerzy, więc szanuję ich uwagi i staram się o dobrą atmosferę podczas prób, bo wydaje mi się, że to wtedy jest taka lepsza komunikacja międzyludzka. A jak znajdują czas? No bo przecież akurat te zawody, lekarze, prawnicy to są ludzie zabiegani, ludzie zagonieni, to jest dla nich taki jakiś oddech,
tej codziennej pracy? No wszyscy o tym mówią, że wiesz, ten śpiew to są takie nieprawdopodobne korzyści niosą, nie tylko artystyczne, jakieś tam satysfakcji z wykonywania utworów, ale także korzyści psychologiczne czy społeczne. Ja myślę, że to jest dopełnienie dnia, po ciężkim dniu ta możliwość tej integracji, spotkania i ten śpiew wzbudza w nich jakieś takie bardzo pozytywne, satysfakcjonujące emocje. A kto wybiera repertuar? To jest tak, że nie wiem, ustalacie sami, czy to ty przychodzisz i mówisz, nie, dzisiaj zmierzymy się z tym utworem, ten repertuar, gdzie powiedzmy, który będziemy wykonywać podczas wyjazdu do Grecji, to będzie taki? Myślę, jak to w każdej demokracji, ktoś musi rządzić. Rządzę ja, Agatka. Staram się tak dobierać program na miarę możliwości zespołu, staram się dostosowywać te programy, bo to są różne zespoły, którymi współpracuję i każdy ma inny poziom, inne przygotowanie wokalne, inne też różni wiek poszczególnych chórzystów, więc zawsze staram się dobierać ten program na miarę możliwości, żeby był interesujący. Wiesz, on nie tylko musi być dla mnie interesujący, ale moi chórzyści także muszą mieć z tego satysfakcję. Czasami bywają takie chwile, że musimy odłożyć na dłuższy czas jakiś utwór, albo on musi dojrzeć i po roku czy po dwóch do niego wracamy, ale ja jestem osobą, która dobiera, bardzo dużo słucha muzyki. Teraz internet jest fantastycznym takim źródłem. Można i rzeczywiście patrzę, jak ta polska rokuralistyka się rozwija, ale przede wszystkim światowa możliwości teraz pozyskiwania partytur, to czasy są już naprawdę, to jest bardzo duże ułatwienie. Kiedyś mówiło się o Olsztynie, że jest tak miastem tańca, tak, miastem rajdowców, ale jak popatrzeć na tę liczbę chórów, które są, to chyba też moglibyśmy zaryzykować takie stwierdzenie, że to jest także miasto chórów, bo przecież kilka znanych, utytułowanych w mieście i w najbliższej okolicy jest. No tak, jest kilku pasjonatów chóralistyki w Olsztynie, którzy pielęgnują i rozwijają chóralistykę. Oczywiście nie ukrywamy i tutaj no mam nadzieję, że wszyscy to także promujemy miasto, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, na świecie. Kiedyś było troszeczkę łatwiej, już nie chciałabym tutaj jakoś narzekać, ale no mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś będzie łatwiej, że jednak miejsca do prób, do spotkań, że te chóry będą się rozwijać i potęgować i pączkować. Myślałem, że jak mówisz, że będzie łatwiej, to masz na myśli to, że nie wiem, więcej osób garnęło się do śpiewania, żeby. Nie, nawet trudno... wiesz co, że będzie, że są czy domy, czy miejsca, czy domy kultury, które będą zaopiekują się takimi zespołami. Czyli Kolegium Bakalarum do wzięcia? Kolegium Bakalarum do wzięcia. Bo dzisiaj jesteście częścią stowarzyszenia Poezie, że tak? Tak, dokładnie częścią stowarzyszenia, ale jakby nie wiąże się z tym. Taka większa jakaś ciepła opiekańka. Stowarzyszenie bardzo nam pomaga, na przykład, ale natomiast o wszystkie jakieś finanse na projekty musimy się starać i pozyskiwać je sami. Słuchajcie, Kolegium Bakalarum i Agata Wilińska do wzięcia, do przytulenia, powiedziałbym nawet, a w zamian za to na pewno wiele fajnych chwil. To prawda. Z piękną muzyką, jutro utwory związane z Unią Europejską, z różnymi krajami. A powiedz mi, czy twoim zdaniem my Polacy umiemy i, znaczy pewnie lubimy śpiewać, ale czy umiemy? Wiesz co, wydaje mi się, że tu pokutuje brak edukacji muzycznej w szkołach, jej dość niski poziom, brak konfrontacji, brak tych grupowych zajęć chóralnych, wokalnych i w rezultacie tak trudno powiedzieć, czy umiemy śpiewać. Generalnie na pewno mamy pierwszy, wiesz, poziom słuchu, słyszymy, ale większość czasami gdzieś w jakichś grupach stoję, no to tak różnie można powiedzieć o słuchu muzycznym, ale to wszystko wydaje mi się od edukacji zależy dziecięcej, im więcej będziemy śpiewać, więcej tych chórów będzie w szkołach, no tym częściej będziemy i pielęgnować naszą kulturę i utwory Moniuszki Nowowiejskiego będą po prostu znane. Agata, szczerze? Nie znam. Szczerze? Nie wierzę, żeby w szkołach ktoś poważnie traktował taką muzykę. No wiem, że nie.
Wiem, że nie to wszystko zależy od, ale wiesz co, są miasta i są miejsca, gdzie chóry mają w szkole nieprawdopodobnie wysoki poziom. Dzieci uwielbiają, jeżdżą, koncertują, zwiedzają, bo to wiąże się też z pewnym zaangażowaniem też dyrygenta albo rodziców, którzy widzą w tym śpiewie pewną wartość i widzą, jak ten chór rozwija dzieci, jak się uspołeczniają, jak dzieci, które niezbyt wierzą w swoje możliwości, nagle w grupie okazuje się, że są, odnoszą sukcesy, słuchaj. W grupie łatwiej, wiesz, przeżyć i sukces, podzielić się tym sukcesem, ale łatwiej przeżyć porażkę. No ale to przykład Cantabile, prawda? Mhm. To są młodzi ludzie. To ja mam specyficzną sytuację i za bardzo sobie ją cenię, bo to jest szkoła muzyczna. To są zajęcia ponad nadobowiązkowe, fakultatywne, mój chór Cantabile, ale jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ śpiewa w nim także bardzo dużo absolwentek szkoły. One nie rezygnują. Widzę w tym pewną wartość. Myślę, że widzą moje zaangażowanie, bo ja jestem osobą, która, wiesz, musi być nie tylko nauczycielem, pedagogiem, dyrygentem, ale organizatorem, menadżerem, człowiekiem, który prowadzi jakieś stowarzyszenie, żeby pozyskiwać fundusze. Rodzice też nas wspomagają, wspomagają spełniać jakieś marzenia. Wydaje mi się, że wiesz, to jest nie ogromna wartość ten śpiew chóralny, ta grupa, bo my nie tylko zwiedzamy, prezentujemy Polskę, ale także poznajemy świat. Zawsze chciałam, żeby mówiłam moim dziewczynkom, że mają być Europejkami, zdobywać świat i nie bać się ludzi, uczyć się języków. Takie wyjazdy to jest także możliwość nawiązania wielu przyjaźni. Mhm. Słuchaj, a czy są takie piosenki, takie utwory, których nigdy w życiu nie włożyłabyś do repertuaru chóru? Bez względu na to, jakie pieniądze by wam oferowali. Czy zaśpiewalibyście wszystko? Nie, zmierzyliście nie, ze wszystkim? Nie, słuchaj, nie. Są pewne utwory, których bym nie wykonała, ale no, myślę, że dyplomatycznie bym z tego wybrnęła. Słuchaj, bo to nasze spotkanie, to nasze nagranie, ci mówiłem, że to jest pierwsze, to jest premiera. To jest premiera. Zawsze możemy je skasować. Nie, nie skasujemy. No i ludzie oczekują show. Na pewno. Chciałam śpiewać, tak sobie zatańczyć. Tańczyć będzie ciężko, ale tak sobie pomyślałem, że zaśpiewasz. Słuchaj, no i właśnie tak się zastanawiam. No kurczę, no tak utalentowanej artystce taką piosenkę, ale to jest na pewno piosenka, którą znają wszyscy Polacy. Mm. Zaskoczy mnie. Nie zaskoczę cię. Jedziemy? Powiem ci, że kompletnie znam ten utwór. Oczywiście, że znam, bo każdy go zna, ale nigdy nie odważy się tego zaśpiewać, ponieważ u Kuby Wojewódzkiego słyszałam, jak śpiewał ten utwór i pięknie zaakompaniował Kuba Badach. Zrobił to absolutnie genialnie, i czyli wiesz, no, odpowiednia aranżacja, wykształcenie, ale ja się nie pokuszę. Ona tańczy dla mnie, nie? Nie! Przez twoje oczy zielone. A przez twoje oczy zielone, tylko akcent zobaczyłam. Nie. Słuchaj, i przepraszam, mówiłam, ona tańczy dla mnie. To naprawdę warto zobaczyć na YouTubie, co z tego fragmentu utworu zrobił Kuba Badach. No rzeczywiście, to było piękne wykonanie. Ale jak jest okazja po występach pobawić się, no to pewnie też słuchacie takiej bardziej swobodnej muzyki, lżejszej. Wiesz co, myślę, że tak, że jest takie, no nie wiem, czy wszyscy, ale dużo ludzi lubi taką rozrywkę. Jest to taki swoisty w pewnym momencie, nawet taka pielęgnacja folkloru. I ja nie mam nic przeciwko temu. Słuchaj, jeśli komuś to sprawia wielką przyjemność, wolałabym, żeby to trochę ambitniejsze były aranże, ale... Słuchaj, mam nadzieję, że mi nie przeszkadza taki rodzaj muzyki, a i mam nadzieję, że oni szanują także muzykę klasyczną i wspierają na żywo muzykę choralną. Fajnie by było, gdyby właśnie to, co powiedziałaś, szkoła dawała taką edukację, której efektem i skutkiem będzie to, że młody człowiek, powiedzmy po maturze, świadomie może pójść do opery, świadomie może pójść do teatru muzycznego, wiedząc, czego będzie oczekiwał.
bo wielokrotnie jest tak, że po prostu ludzie nie wiedzą, co to jest opera, co to jest, to znaczy muzyka poważna. No, Chopin był no pewnie wielki polski artysta, ale jak gdybyśmy zapytali o przynajmniej 2-3 utwory, albo tego mi brakuje w tej naszej... Bardzo, ale muszę ci powiedzieć, nawet mieszkam z fantastycznym miejscem, żeby poznawać różne miejsca kultury, ale dzieci też nieczęsto bywają. Zawsze staramy się, organizujemy wyjazdy do opery, do teatru muzycznego. Rodzice starają się, ale nie wszyscy. I nie wszyscy widzą potrzebę na przykład pójścia do filharmonii. Mnie zawsze wzrusza przeznaczenie część swoich dochodów. Kiedyś tak było w Wielkopolsce, rzeczy na kulturę. I to jest taka bardzo cenna inicjatywa. Uważam, że należy takim sukcesem, a już zwłaszcza sukcesem jakimś finansowym, dzielić się i mieć tego świadomość, że kultura, czy podstawą w ogóle kultury cywilizacji europejskiej jest mecenat kiedyś arystokracji, teraz przede wszystkim państwa, ale także publiczności, która musi kupić bilet, pójść i oklaskiwać tych artystów. Jutro, proszę Państwa, okazja bez biletu, ale na pewno takie gromkie brawa od tych, którzy pojawią się o godzinie 18 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel. Dokładnie. To jest nad Jeziorem Krzywym. To miejsce stało się jednym z ulubionych miejsc mieszkańców Olsztyna, turystów. Takie, powiedziałbym, europejskie, przypomina miejsca gdzieś we Francji nad jeziorami czy nad morzem. Jest pięknie, co tu dużo mówić, wystarczy ile tam jest osób. I wy z utworami także Moniuszki. Także w roku Moniuszki. Także utworami, jak już wcześniej wspomniałam, z krajów europejskich, które zwiedzaliśmy. Kochamy śpiewać i zapraszamy. Wspierajcie wszyscy muzykę na żywo, zapisujcie się do chórów, twórzcie grupy chóralne. Sprawdźcie, aby Olsztyn nadal był uznawany nie tylko miasto Poznań, ale także Olsztyn za stolicę chóralistyki. Aby nie było tak jak z tańcami, że w tym momencie tańce gdzieś umknęły. No, powoli kończymy naszą podróż. Wracamy na parking pod katedrą. Mijając olsztyńską starówkę, masz w Olsztynie takie swoje ulubione miejsca, w których lubisz spędzać czas, czy raczej wolisz wyjechać poza Olsztyn, od tego zgiełku gdzieś do lasu odpocząć, pospacerować, może pomyśleć o kolejnych utworach? Wiesz co, ja jestem bardzo otwartą osobą i bardzo lubię towarzystwo moich przyjaciół i często spędzam czas na starówce. Lubię olsztyńską starówkę, lubię te wieczory, kiedy można posłuchać muzyki, tak jak wczoraj na przykład Szymczak. Trochę mam za mało niedosyp, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, szczególnie w wakacje na olsztyńskiej starówce. Lubię bardzo, tak już wspomniałeś, jezioro Ukiel, lubię las i lubię miejsce, gdzie mieszkam, gdzie mam ciszę, spokój i blisko jezioro, las. Myślę, że to można zapragnąć. Myślę, że bo byłem w minioną niedzielę wieczorem w katedrze na olsztyńskich koncertach organowych. No i mówiąc szczerze, byłem trochę zaskoczony, bo było pełno, nie było ani jednego miejsca. Na pewno byli to turyści, na pewno byli mieszkańcy, czyli no jest taka potrzeba tego kontaktu z taką, powiedzmy, wysoką kulturą. Nie wiem, czy to dobrze. Oczywiście. Bardzo dużo, to już jest wyrobiona publiczność koncertów organowych, ale także wszystkich koncertów, które organizujemy w Katedrze Olsztyńskiej. Ja przy okazji już zapraszam także na następny koncert, który organizuje Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne we współpracy z Urzędem Miasta i Marszałkowskim. Będzie to 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, rekwiem Mozarta, wspaniała modlitwa o pokój, w której wezmą udział goście z zagranicy. Agatko, dziękuję za sympatyczną rozmowę. Dziękuję bardzo. Była trochę trema? Bo ja tak szczerze mówiąc trochę... Wiesz co? Pierwszy raz. Była trochę. Agatko, chciałbym też, żeby moim takim zwyczajem tych spotkań było to, żeby każda z osób, która będzie gościła tutaj na tym fotelu, zostawiła jakąś pamiątkę i te pamiątki później przy okazji następnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po prostu zlicytujemy. Cudowny pomysł. Jeśli ktoś nie kupi, ja ją na pewno, ja te płyty zlicytuję na pewno. No, zlicytujemy na pewno. Czyli to jest co, płyta z waszymi... Dzięki, to są płyty z wszystkich moich chórów, z którymi jestem związana, Collegium Musicum, Bacalarum oraz Cantabile. Dziękuję, było mi bardzo miło gościć cię. I kochani, widzimy się jutro o godzinie 18:00, sala przy plaży, Centrum Rekreacyjno-Sportowe
u Kiel. Tak, koło wypożyczalni. 18. Tak, wyżej. Do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszamy. Dziękuję bardzo.